Gdyby zapytać o znane postaci przełomu XIX i XX wieku, bez problemu każdy wymieniłby kilku pisarzy czy malarzy, a nawet aktorów czy fikcyjne postacie literackie. Mało kto przypomniałby sobie nazwiska śpiewaków, mimo że kilkoro z nich zasłużyło na sławę jak mało kto. Słaba jakość nagrań, które po sobie zostawili, bo przecież fonografia dopiero raczkowała, bywa mało zachęcającym dokumentem. The technology was simple but revolutionary. All sound is vibration. The vibrations my voice makes in the air are converted through a needle which etches a groove onto a wax cylinder. Spróbujemy jednak przybliżyć Wam historię kilku znakomitych polskich śpiewaków, którzy odnieśli sukces na całym świecie jeszcze przed II wojną światową. Ada Sari. Tak naprawdę nazywała się Jadwiga Leontyna Szajer, a nazwisko zmieniła na bardziej międzynarodowe za namową impresaria. Pierwszy raz przeczytali je na afiszu Rzymianie, kiedy miała 23 lata, ale po kolei. Urodziła się w 1886 roku w Wadowicach, skąd szybko wyjechała do Wiednia i Mediolanu, aby uczyć się śpiewu. I choć nie było jej łatwo, ponieważ mieszkała w nieogrzewanym pokoju, była samotna i tęskniła za domem, szybko okazała się fenomenem koloratury. Po debiucie w Rzymie zaczęły sypać się propozycje z włoskich teatrów i nie tylko. Petersburg, Lwów, Warszawa, Lizbona, Madryt, Londyn, Paryż, Monachium. Podróżowała po całej Europie. Zabiegała o nią La Scala, gdzie pod batutą Toscaniniego występowała jako królowa nocy. Jako Lakmę, Violetta, Mimi objechała Amerykę Południową. Po powrocie czekały ją kolejne występy w Szwecji, Norwegii, Francji, Holandii, Szwajcarii, Austrii, Niemczech, Polsce, na Węgrzech czy w Czechosłowacji. Co ciekawe, nigdy nie zaśpiewała w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, co, jak przekonacie się później, w przypadku innych śpiewaków było koniecznym w karierze etapem. Zamieszkała w Warszawie i oddała się pracy pedagogicznej. Miała tyle uczennic, że jej szkołę nazywano fabryką głosów. Sama wielokrotnie powtarzała, że jest ona oparta na sztuce bel canta. I tak wypracowała własną metodę. Nic więc dziwnego, że jej imieniem nazwano jeden z ważniejszych konkursów wokalnych w Polsce. Ada Sari po paśmie sukcesów w czasie wojny straciła cały dorobek życia. A że nie miała rodziny, przetrwała dzięki pomocy ludzi, których często nie znała. Nigdy nie wyszła za mąż. Uważała, że sztuka jest jej powołaniem, więc wymaga poświęceń. O Janie Kiepurze wspominaliśmy już w odcinku 7. Chłopak z Sosnowca, artysta kultowy, superstar, jak mówi się o nim od prawie wieku. Urodził się w 1902 roku i był synem piekarza. Zupełnie jak młodszy od niego 33 lata inny tenor, Luciano Pavarotti. Śpiewam więc ze śpiewakami ludowymi. Śpiewam z trzema tenorami, na koncertach, w amfiteatrach, na placach, na stadionach, w parkach. Kiepura dość wcześnie zyskał przydomek Caruso, bo oczywiście lubił śpiewać. Śpiewał cały czas, czegokolwiek nie robił tenor. I choć jego ojciec chciał, aby został prawnikiem, ten nie dawał za wygraną. Co ciekawe, Jan miał 2 lata młodszego brata Władysława, również śpiewaka, który zasłynął na świecie pod przydomkiem Ladis. Kiepura mógłby być bohaterem bajki o męskim kopciuszku. Urodzony w niezamożnym domu, dzięki talentowi i pracy stał się księciem.
Początki oczywiście miał niełatwe. Kiedy powierzono mu małą partię górala, to taka rola dyrektorska warszawskiej inscenizacji Halki, jego popisy wokalne uznano za niestosowne i usunięto go z zespołu. Myślał wtedy nawet o samobójstwie. W triumfie nad przeciwnościami losu, ale również nad samym sobą pomogły mu udane debiuty we Lwowie i w Poznaniu w roli Fausta. Pozytywne recenzje rozpoczęły dobrą passę. W Warszawie walczył o tytuł króla tenorów i wygrał taki turniej śpiewaczy. Sensacyjne debiuty Kiepury to m.in. nagłe, udane zastępstwo w Tosce Winenszczac Opa, występ w roli Kalafa w Turandot Pucciniego w mediolańskiej La Scali, dalej Berlin, Budapeszt, Londyn, Praga, Sztokholm, Madryt, Paryż. Wszędzie zjednywał sobie fanów. Pod Operą Wiedeńską co jakiś czas odbywały się manifestacje na jego cześć, podczas których, tak samo jak kilkanaście lat później w czasie Beatlemanii, interweniować musiała policja. Some of the fences hold, others do not. A minor miracle is mounted by the fact that there are no injuries spread among the near hysterical crowd. W Metropolitan Opera w Nowym Jorku debiutował rolą Rudolfa w Cyganerii, co było jednym z jego większych marzeń, a następnie śpiewał także Don José w Carmen Bizeta oraz Księcia Mantui w Rigolecie Verdiego, która to rola stała się jedną z najświetniejszych jego kreacji. Jeśli nie kojarzycie wymienionych partii, to musicie wiedzieć, że wszystkie są głównymi, pierwszoplanowymi i spektakularnymi. Zarobione pieniądze inwestował w budowę luksusowego pensjonatu Patria w Krynicy, który można po dzień dzisiejszy odwiedzać. Zaprojektował go Bohdan Pniewski, architekt powojennej odbudowy Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Kiepura mimo swojego high life'u nie zapominał o rodzinie. Wspierał ją stale finansowo. Duże sumy przeznaczał także na cele charytatywne. Może ktoś z was wie, że podpisał kontrakt z wytwórnią filmową. W latach 30. modne były filmy muzyczne z przyjemnymi fabułami, a nasz Janek Sosnowca w każdym z nich lansował jakiś przebój. W końcu porzucił operę. Pociągał go bowiem Broadway. Razem ze swoją żoną, węgierską śpiewaczką i aktorką Martą Egert, występował w filmach, ale też odbył tournée z lżejszym repertuarem. Umarł w roku 1966 w USA na atak serca. Zmarł ze słuchawką w ręku, dowiadując się od agenta o spadku akcji na giełdzie, a pochowany został na Powązkach, co było jego ostatnią wolą zawartą w testamencie. Usta milczą, serce śpiewa, kochaj mnie. Jeszcze za życia demonstrował patriotyzm w wielu drobiazgach. Przy lada okazji podkreślał, że nosi polskie buty. Zapraszał na polski obiad. Ślub z Martą Egert wziął także w Polsce. Jan Kiepura przeszedł do historii jako najpopularniejszy z polskich śpiewaków XX wieku i stał się wzorem dla takich tenorów jak Placido Domingo, Luciano Pavarotti czy José Carreras. Jampo, 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 jampo
kolejna postać, którą musicie znać, to Adam Didur, bas urodzony w roku 1873. Zanim został filarem nowojorskiej Metropolitan Opera, śpiewał tam aż 23 sezony, był solistą opery warszawskiej, La Scala, Covent Garden, a także zrobił karierę w Rosji. Swoją żonę, meksykańską śpiewaczkę Angele Arandę, poznał podczas prób do premiery Mocy Przeznaczenia. Nie wiemy, czy on sam miał taką moc, ale w jego przypadku przeznaczeniem było to, że na świat przyszło mu 5 córek, z czego 3 zostały śpiewaczkami. Był sobie raz królisko, to miało ogromną mgłę. Podobno Didur nie pozostawał obojętny na uroki innych dam, w tym śpiewaczek czy tancerek, ale o tym nie będziemy mówić. Skupmy się na artystycznych osiągnięciach. Ze względu na te zaproponowano mu nawet obywatelstwo USA, ale odmówił. Lubił występować w Warszawie, wykonywał tu aż 30 ról z narodowego i światowego repertuaru. Doceniono go za wspaniałą technikę wokalną, lecz zwracano też uwagę na przejaskrawienie efektów aktorskich. Tournée odbył po Petersburgu, Moskwie, Madrycie, Barcelonie, a w londyńskim Covent Garden występował nawet przed królami Anglii, Belgii, Grecji i Portugalii. Wykonywał tytułową rolę w Borysie Godunowie, w amerykańskiej premierze pod batutą Toscaniniego, czy inne kreacje w Faustie, Aidzie, Don Giovannim, stając się pierwszym basem Met. Latem 1939 roku, wracając do ojczyzny, objął naczelną dyrekcję Teatru Wielkiego i zaczął podpisywać kontrakty z solistami. Wybuch wojny unicestwił jednak wszystkie plany. Po wojnie przyjął nową propozycję i został pierwszym dyrektorem Opery Śląskiej. Gdzie po dzień dzisiejszy odbywa się konkurs śpiewaczy jego imienia. Umarł niestety na atak serca rok po objęciu stanowiska. Największymi nowojorskimi przygodami pochwalić się mogła Marcelina Prakseda Kochańska, która przyjęła nazwisko panieńskie matki i włoską wersję imienia na użytek sceniczny. Stała się więc Marcelną Sembridge. Czasem na afiszach pojawiało się jeszcze trzecie nazwisko – męża. Przyszła gwiazda wzięła bowiem ślub z Wilhelmem Sztęglem, nauczycielem muzyki poznanym we Lwowie. Była cudownym dzieckiem. Koncertowała już w wieku 4 lat na fortepianie, 6 na skrzypcach. Później była oklaskiwana przez króla Saksonii czy Grecji, królową Wiktorię i cara Aleksandra II. Dostała angaż w saskiej operze królewskiej w Dreźnie. Od tamtych występów rozpoczęła się jej kariera, a Drezno pozostało jej domem. Na koncertach pieśni z jej udziałem brakowało miejsc. W końcu towarzyszył jej na fortepianie sam Ignacy Jan Paderewski. Odwiedzając Warszawę, zaśpiewała jedną z najbardziej znanych swoich partii – Łucję z La Mermuru. Tą rolą zadebiutowała w Covent Garden, gdzie dostała 5-letni angaż, następnie także w Ameryce i Rosji. Polski słowik, jak o niej mówiono, występował także w Madrycie, Paryżu czy Berlinie. Ale tak naprawdę decydujący dla historii życia Sembridge był debiut w Met, ponownie Łucją. W tej roli wystąpiła tam niezliczoną ilość razy, stając się pierwszym sopranem Metropolitan. Wzięła tam udział w kilkudziesięciu operach, śpiewała bodaj w 7 językach. Tam również wystąpiła w wystawieniu jedynej polskiej opery na deskach nowojorskiej sceny Manru Paderewskiego. Po 25 latach wycofała się, twierdząc, że lepiej odejść w chwili, kiedy wszyscy pytają dlaczego, niż zrobić to za późno, słysząc za plecami nareszcie. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym.
Jako honorowa członkini Met otrzymała złote klucze do opery i została nazwana Królową Metropolitan. Pozostaje pierwszą i najznakomitszą wykonawczynią roli Violetty na amerykańskiej ziemi. Ewenementem na skalę światową było rodzeństwo Reszków, Jan, Edward i Józefina. Z pięciorka dzieci właścicieli warszawskiego hotelu Saskiego przy ulicy Koziej aż troje wybrało karierę wokalną. Zapewne przez rodziców. Ojciec śpiewał barytonem, matka dawała koncerty i była pierwszą nauczycielką śpiewu dzieci. Well, that's all, thank you, Nicholas. Same time next Wednesday. Najstarszy z nich, Jan, urodzony w 1850 roku, kontynuował naukę we Włoszech, gdzie błędnie rozpoznano jego głos jako barytonowy. Zdążył zadebiutować w Wenecji, Londynie i Paryżu, ale zaczął mieć problemy z gardłem. Tracił głos, był operowany i odbył długą rekonwalescencję. Dopiero po wyzdrowieniu i podjęciu lekcji u nowego nauczyciela karierę zaczął jako tenor. I razem z siostrą Józefiną debiutował w Teatro Real w Madrycie. To jednak nie koniec komplikacji. Występ się nie powiódł, więc Jan znowu wycofał się na 5 lat. Przyśpiewującego arię w sklepie nutowym usłyszał ponoć Jules Massenet i zaproponował mu udział w paryskiej premierze Herodiady jako Jan Chrzciciel, co zaowocowało kontraktem z Operą Paryską czy występami w Londynie. Z walorami wokalnymi szły w parze zdolności aktorskie. Podkreślano, że nie wykonywał operowych partii, lecz tworzył postaci. Na dodatek, wedle kanonów urody tamtej epoki był super przystojny, więc podbijał serca kobiet i uznawany był za najlepszego tenora generacji. Co ciekawe, z myślą o nim Jules Massenet skomponował operę Werther. Merci. Edward natomiast, 3 lata młodszy od brata, angaże w La Scala, Covent Garden, dostawał przez ponad 20 lat w partiach basowych. W światowej operze w kategorii basów nie miał właściwie rywala. No, może Fiodor Szalapin, ale on był z innego świata. Na przełomie wieku XIX i XX Edward Reszke występował razem z bratem Janem. Odbyli turnę po USA, odnosząc oszałamiające sukcesy. Co dwóch Reszków, to nie jeden. Dostali zaproszenie od królowej angielskiej, żeby wystąpić w Windsorze. W sensie od Wiktorii, bo Elżbiety, chociaż pewnie trudno w to uwierzyć, nie było jeszcze na świecie. Thank you, Mr. Prime Minister of Canada, for making me feel so old. Cieszyli się dużym zainteresowaniem reklamodawców. Nawet zgodzili się na umieszczenie ich wizerunku na opakowaniach angielskich papierosów. Bracia Reszkowie występowali w Metropolitan Opera przez 11 sezonów. Stali się ulubieńcami publiczności przez swoją urodę, elegancję i maniery. Do Warszawy przyjeżdżali jednak często, trzymali tu konie wyścigowe i odwiedzali rodzinę, lecz do śpiewania nie dawali się nakłonić. No, chyba że ktoś w czasie przyjacielskiej zabawy rzutu monetą wylosował Reszkę. Nie mogłem się powstrzymać. Kat. Najmłodsza ze śpiewaczego rodzeństwa, Józefina, odwiedzała te same teatry co bracia. Wydaje się, że zrobili jej niezły background. Została więc solistką opery paryskiej, a potem opery w Madrycie i Lizbonie. Śpiewała również tytułową partię Aidy w operze Verdiego w mediolańskiej La Scala i londyńskiej Covent Garden. Jej głos o mezzosopranowym brzmieniu i sopranowej skali, a także aktorstwo znajdowały wszędzie uznanie. Rodzeństwo Reszków wystąpiło razem na scenie zaledwie raz, w Paryżu
we wspomnianej wcześniej Herodiadzie Masneta. Przedstawienie obrosło legendą ze względu na udział całej trójki i stało się ostatnim z udziałem Józefiny. Po ślubie z prezesem banku handlowego wycofała się ze sceny, a jak głosi legenda, w nagrodę otrzymała od męża pałac wzniesiony na tyłach Teatru Wielkiego w miejscu dzisiejszego hotelu Sofitel Victoria. Jak mogliście się przekonać, Ada Sari, Jan Kiepura, Adam Didur, Marcella Sembrich-Kochańska czy Jan Edward i Józefina Reszkowie swoimi głosami rozkochali w sobie cały świat i ukształtowali pierwsze pokolenie polskich śpiewaków znanych tak szeroko. Stali się ambasadorami polskiej kultury, jak dzisiaj niektórzy sportowcy, pianiści, czy pisarze. Pewnie znajdą się wśród was tacy, którzy dodaliby do listy kilka nazwisk śpiewaków urodzonych jeszcze w XIX wieku, jak chociażby Janina Korolewicz-Wajdowa czy Ewa Bandrowska-Turska, ale i na to przyjdzie czas w kolejnej odsłonie legendarnych głosów. Jeśli podobał wam się ten odcinek, koniecznie zostawcie łapkę w górze i dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia.